na świętego Scepona do Gilowic zespół Dolanie pod kierunkiem Wandy Hajok przedstawiał nam program, którym uwidzimy dwa zwyczaje kolędnicze po Łopsypce, czyli przychodzą kolędnicy po północy już na świętego Scepona, a potem przychodzą jeszcze się weselić sąsiady i rodzina i tak wspólnie świętują i śpiewają i radują się i dobrym słowem się dzielą. Zapasowy dwubora.
się wam dożywa w każdym miejscu sypka stworzenie. W ku Boże, w Boże, co daj Panie Boże. Kurki cumate, gęsie nasze łate, ponny pękate. Wiela pępusków, tyle wycosków, wiela pędzicek, tyle cielicek. W każdym kąpku po dzieciątku na piecu troje, byście nie wiedzieli za to, w które moje. Mleko, co byście mieli pod pioną z gęstą śmietoną. Dziewki, co by miały kawalerów, kiemisek i talerzów. Co byście mieli cielicek, kiewirele się, jednicek, wycosków, kiewle się, sprecosków. Co by się wam nażyło, kąpił, a nigdy nie zwaliło. Tak na wasze dęby! Zakony były gospodarzą. Ja nie wiem. Kopie, to nie dałeś. Stary, przyjdź ze mi cydelek i szkodę.
ale my kupili. A dycho! Dycho! Może i cię spaczyć na urok. No. No nie, nie pomogło. Płosku do... Dajcie mu ze węgiel, z pieca. Może było kadzić, albo może mu możesz spłonąć. Młody troszkę, młody. Thank you.
musimy iść dalej. Podziękujmy pięknie za oglądanie. Ja na razie w imieniu organizatorów Godów Żywieckich za udział, a zespół pytamy teraz, bardzo będzie uroczyste wręczenie ważnego dyplomu. Bardzo pięknie pytamy, co by zespół z Głowic tu przyszedł. Na środę do zespołu prosimy w środeczku, żeby pani Wandeczka się zatrzymała. Szanowni przyjaciele zespołu z Gliwic, tak się składa, że w tym roku mija nam 50 lat Godów Żywieckich. Zespół wasz wielokrotnie występował. Wielokrotnie pokazywaliście własną tradycję kolędowania, a wczoraj nawet w Żywcu, przedwczoraj, mówiąc o apokaliptycznym baranku, dawnym gregoriańskim chorale i nie tylko, między innymi przypominałam was, bo jesteście tym zespołem, który tą starą tradycję stara się przypominać. Pani Wandeczko, na pani ręce za całą pracę, wysiłek, za to, że niejednokrotnie moglibyście przed telewizorem siedzieć czy popijać dobrą kawę, a mimo wszystko chce się wam wyprasować, wybiglować, ubrać i chce się wam przyjechać, żeby to bogactwo, które macie w domu, pokazywać dalej. Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego uhonorował państwa pracę. Pani, bardzo ci dziękujemy. Organizatorzy wystąpili o uhonorowanie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, o uhonorowanie was dyplomem za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej. To jest dyplom od ministra Piotra Glińskiego, a to jest dyplom dla Dolan, a także dla Gronicka, bo przecież Wandzi od ponad 20 lat przyjeżdżasz tu z Dolanami, ale też z dziećmi i tam kultywujesz te stare wasze tradycje, gdzie już sopla nigdzie indziej nie zobaczymy, na świętego dobę od was tylko przyjeżdżają zespoły. Dziękujemy ci bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy. Dołączamy się wszyscy do gratulacji. A i co na ręce Unica? Nie, nie.
tu wszystkich wiatr, ja dobrze wiemy, jak to się toczy. No ale troszkę leży w łóżku, nic pojadę mi go budzić. W każdym razie ja wam wszystkim dziękuję za to, że właśnie na te próby, na te zajęcia, na to wszystko chce się wam. To tak jak pani Małgosia powiedziała, że nam się chce od telewizora oderwać, bo my lubimy się spotkać, jesteśmy jak rodzina. I wspierać się w różnych sytuacjach życiowych i po prostu no cieszy nas to, co robimy. Życzylibyśmy sobie tylko, żeby opieka nad tego typu działalnością przez ośrodki kultury, inne instytucje była taka, jak powinna, a nie to, co jest, bo ja to teraz mówię, że otwarcie to, co się dzieje, to jest masakra. To jest tylko siła woli ludzi, bo wszyscy dopłacamy do tego interesu, że tak powiem. Ale i tak się cieszymy, a jedną łyżką jemy, jedną rękami. Także dziękuję bardzo wszystkim i tym, którzy wystąpili o to wyróżnienie, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Czujemy się po prostu, no już tak wyżej troszeczkę na stopie. Dziękuję bardzo. Jedną łyżką jemy, jedną rękami, jeden za darmo. Bo ci wszystkie bardzo piękne, bogate, tak samo mówię, bo nawet widzę, że tam zmiękło, bo tym lescu. Bardzo kochani, wam dziękujemy. Jesteście, widzę, w nowej odsłonie, w ogóle piękni, jakieś nowe twarze. Twarze to się zmienia. No bo my po operacji jesteście teraz. A to piękni. Ale macie młodzież piękną, niektórzy sobie dodali powagi brodą, nie? Niektórzy zaś się wygolili, żeby młodziej wyglądać, także bardzo wam dziękuję.